Canva, Unsplash, Pixabay i Google. Za pomocą tych narzędzi możesz tworzyć za darmo online, bez instalowania czegokolwiek, grafikę na Twoje potrzeby przy działaniach internetowych, być może jako freelancer, być może przy tworzeniu kontentu. Jednak jeśli Twoją wymówką jest to, że nie działasz, bo nie masz grafik, to przy tych narzędziach tej wymówki już nie masz, bo to jest tylko kwestia lenistwa. Oprócz tego bardzo często testowałem odpowiedniki Canvy, które były płatne, na przykład kiedy pojawiały się w AppSumo, i przetestowałem was 3 albo 4 takie odpowiedniki i Canva za każdym razem wygrywała nawet w darmowej wersji, więc jeśli korzystasz z tego narzędzia, to spokojnie możesz korzystać dalej. Ale zacznijmy od tego, jak zdobyć bazę do tych grafik, czyli wysokiej jakości zdjęcia. Ja uwielbiam Unsplash, to jest moje pierwsze źródło wyboru, kiedy poszukuję jakiegoś zdjęcia. Nawet kiedy szukałem na przykład pod post, którym opowiadałem o mojej agencji tworzącej animację Flow Now, to jest też zdjęcie użyte z Unsplash, tylko tutaj wstawiłem swoje logo. Bardzo mi się podoba. Tutaj na przykład też zdjęcie z Nowego Jorku wzięte. Więc Unsplash polecam, że każdym razem sprawdzać, kiedy czegoś potrzebujecie. Oprócz tego dobry źródłem jest Pixabay, tutaj używanie tych obrazków także jest legalne, więc za każdym razem warto przejrzeć, co tutaj jest możliwe, a także wyszukiwarka obrazów Google, ale przy założeniu, że mamy wybraną opcję w narzędziach i jaka jest licencja, że jest oznaczone do ponownego wykorzystania z modyfikacją. Jednak uczulałbym was do tego, aby nie brać tych obrazków, które są z Vimeo i z YouTube'a, ponieważ nie wydaje mi się, aby te miniaturki rzeczywiście były z taką licencją, że właściciele tych filmików byli tacy szczęśliwi, że wykorzystacie to sobie w swoich materiałach reklamowych, w swoich prezentacjach. Także na to bym uważał. Ale klucz i gwóźdź programu, czyli Canva, narzędzie do tworzenia grafik online, mnóstwo możliwości. Ja najczęściej korzystałem jako tło wydarzeń na Facebooku, jako wpisy na Facebooku, i wielu klientów komercyjnych, których obsługiwałem, to używam bardzo często tej opcji, aby tworzyć wpisy na Facebooku. Oprócz tego pojawiają się cały czas nowe opcje. Cały czas jak przeglądam co jakiś czas Canva, to jestem zaskoczony. Na przykład tutaj tworzenie arkuszy, tworzenie logo, tworzenie wizytówki, to jest w ogóle nową rzeczą dla mnie. I oczywiście niektóre z tych szablonów będzie bardzo ciężko wykorzystać, bo jednak te grafiki będą musiałyby dostosować na przykład infografiki. No nigdy nie udało mi się stworzyć bardzo fajnej infografiki, ponieważ te, no ciężko aż tak dostosować nasze dane do tych planów. Jednak na przykład prezentacje uważam, że są świetne. I nawet na moim blogu, jeśli pobierzecie darmowy lead magnet, czyli moja rekomendacja do książek, które powinieneś rozpocząć swoje przedsiębiorcze życie, to też stworzyłem jako prezentację w Canvie. Te prezentacje bardzo łatwo się wyklikuje. No ale ja jestem zdecydowanie największym fanem tych aspektów społecznościowych. I aktualnie od tego za każdym razem zaczynam i nawet ostatni mój projekt, czyli networkingi w Warszawie, to ten obrazek tylko edytuję tutaj w Canvie, a także miniaturki do moich wpisów na Facebooku i wiele, wiele innych, PDF, ta LinkedIna, CV i wiele, wiele aspektów. Także to są wystarczające elementy, żeby wystartować, to są wystarczające narzędzia. Także zapraszam do działania i do zobaczenia w następnym odcinku.